Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Mielnik, to jest 346 odcinek Wideoniusa i dzisiaj porozmawiamy głównie o Elonie Musku, który zdecydował się na szalony pomysł wykupienia Twittera, ale będzie też co nieco o urządzeniach Apple oraz o nietypowym zatrzymaniu. Zapraszam Was do oglądania. Kiedy w ubiegłym tygodniu Elon Musk przejął 9,2% akcji Twittera i stał się największym udziałowcem, który jest jednocześnie jedną osobą, a nie jakimś funduszem, okazało się, że w sumie to wszyscy myśleli, że zasiądzie on w zarządzie i w ten sposób będzie zmieniał platformę od środka, ale nie, na samym początku tygodnia zrezygnował on z tej funkcji po to, by zaproponować pełne przejęcie Twittera, czyli 100% akcji, a potem jego sprywatyzowanie, to znaczy usunięcie go po prostu z giełdy, no bo nadal będzie to prywatna spółka, ale nie będzie ona już występowała na giełdzie i nie będzie mógł sobie każdy po prostu dokupić do niej akcji. Cena, jaką zaproponował, czyli 54,2 dolara za akcję, to około 38% więcej za akcję niż teraz wynosi cena rynkowa Twittera, a przynajmniej w momencie nagrywania. Ta cena nie była też specjalnie wysoka przed momentem, kiedy Elon Musk zapowiedział, że kupuje 9,2% akcji, no a sam Twitter nie ma jakichś spektakularnych wyników, gdy chodzi o popularność. Jasne, powolutku zyskuje, ale jednak to tempo jest dość powolne i faktycznie nie jest ono największym powodem do zadowolenia dla akcjonariuszy. Elon Musk zdecydował się więc na wrogie przejęcie. Ogłosił publicznie swoje plany, nie dając jednak znać akcjonariuszom oraz zarządowi tej firmy, no po prostu chcąc ją przejąć publicznie i chcąc ją przejąć za pełne pieniądze, tak naprawdę nie zastanawiając się nad tym, co myślą o tej inicjatywie ludzie, którzy są w środku. W takiej sytuacji Twitter może zastosować coś takiego jak trującą pigułkę, czyli działania, które sprawią, że taki zakup będzie po prostu nieopłacalny, choć tutaj Elon Musk zaznacza, że opłacalność wcale go nie interesuje w tym zakupie, bowiem ma plany na to, by stworzyć z Twittera platformę zapewniającą dużą transparentność swoich działań, ale także i zapewniającą dużą wolność słowa, niemalże absolutystyczną. Ale wróćmy jeszcze do tej pigułki, bo Twitter może na przykład sztucznie zawyżyć swoją cenę, chociażby przez to, że rozmnoży liczbę akcji i sprzedaje innym udziałowcom, nie Elonowi Muskowi, po cenach atrakcyjnych. Wtedy jego 9,2%, które trzeba przyznać jest całkiem dobrym kapitałem na start, by wykupić całą firmę, będzie po prostu mniejszym procentem, na przykład 5%, no i nie będzie on największym udziałowcem, bo inni zyskają nieco więcej. Wtedy Elon Musk może mieć większe problemy z tym przejęciem. Oprócz tego plan przejęcia Twittera może po prostu nie przekonać akcjonariuszy, którzy będą głosowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Wśród nich na pewno będzie książę Arabii Saudyjskiej, no bo on już oficjalnie i publicznie zapowiedział, że widzi w Twitterze większy potencjał i że cena akcji za Twittera go nie zadowala, więc go nie sprzeda, na co Elon Musk odpowiedział mu dość kąśliwie, bo spytał się o swobodę prasy w Arabii Saudyjskiej, a jak wiemy, tam raczej nie jest za dobrze. Jaka jest w ogóle wizja Elona Muska na Twittera? No tego możemy się dowiedzieć chociażby z konferencji TED, która odbyła się w Kanadzie w ostatni czwartek. No i tutaj Elon Musk przedstawia przede wszystkim plany właśnie na transparentność. Przede wszystkim, by kod algorytmów i kod po prostu całej platformy był udostępniony na GitHubie, by ten można było wykorzystywać do różnych celów tak naprawdę, ale też do ulepszania platformy. Oprócz tego, no na początku chciałby wdrożyć przycisk edycji tych tweetów. Oczywiście krótko po publikacji, by po prostu poprawiać jakieś błędy, a nie całkowicie zmieniać sens zdania. I oczywiście największym marzeniem jest stworzenie platformy, która dopasowuje się do praw, które obowiązują w każdym kraju. Tak, by Twitter był po prostu najlepszym przyjacielem polityków, no i po prostu też przez to stawał się platformą, która będzie zyskiwała w oczach tych polityków, no co jest, myślę, podejściem akurat dla Elona Muska dość korzystnym, jednak jakby nie patrzeć, Stany Zjednoczone zaczynają go mieć trochę dość. Co jeśli Elonowi Muskowi nie uda się przejąć Twittera, a jest na to duża szansa? No, zastanowi się on wtedy, co zrobić z akcjami, oczywiście sugerując, że najpewniej je sprzeda i sprzeda je komuś, kto... No, trzeba przyznać, będzie raczej niewiadomą, no bo jeżeli ktoś się schyli właśnie po te akcje i jeżeli ktoś będzie chciał za nie zapłacić, no to myślę, że będzie miał w tym jakiś duży interes. W przypadku Elona Muska jest to zło, które jest jakby już oswojone. Oczywiście 43 miliardy za Twittera to także duża wartość i być może okaże się, że Twitter po prostu będzie zainteresowany takim przejęciem, natomiast w obecnej sytuacji nic tego nie wskazuje. Zmieniamy temat, by porozmawiać o nietypowym zatrzymaniu w San Francisco. Jak byście się zachowali, gdybyście byli hipotetycznym policjantem i mieli zatrzymać autonomiczny pojazd, który jeździ sobie jak chce, kiedy chce i gdzie chce? Tak właśnie było z pojazdem linii Cruise, który na początku się zatrzymał, a potem zdecydował, że jednak podjedzie trochę dalej, teoretycznie do strefy bezpieczeństwa. W takiej sytuacji, według firmy Cruise, policjant musi zadzwonić na specjalną infolinię, wytłumaczyć sytuację,
no i ewentualnie wstawić albo nie wstawić mandatu. Tutaj mandatu nie wstawiono, ale trzeba przyznać, że ten samochód po pierwsze nie miał włączonych świateł mijania, po drugie no stwarzał zagrożenie, skoro nie zatrzymał się na kontroli i tam, gdzie policjanci już chcieliby się zatrzymał. Teoretycznie Cruz zapewnia, że samochód rozpoznaje wszelkie odgłosy i właśnie wtedy się zatrzymuje, ale jakby nie patrzeć, jest to dość problematyczne, bo mamy tutaj całkiem sporą kontrolę prywatnej firmy nad tym, jak taki samochód będzie sprawdzany i nie słuchanie się policjanta to chyba nie jest dobra rzecz i ona nie świadczy raczej dobrze o tej firmie. Tak czy inaczej mam nadzieję, że policjanci nie stracą swoich uprawnień, bo chyba jednak w tym przypadku wyjątkowo by się przydały. A teraz słowo o nowościach Apple, a konkretnie procesorach Apple M2, które ponownie mogą wywrócić rynek, jeśli okaże się, że są niesamowicie opłacalne i niesamowicie mocne, a jest na to spora szansa. Natomiast na ten moment wiemy, że Apple będzie wypuszczało całkiem sporo urządzeń z nowymi procesorami. Mark Gurman z Bloomberga dotarł do informacji od deweloperów, według których nowe chipsety M2 są testowane w różnych komputerach. Wiemy, że nowe procesory M2 otrzymają odświeżone MacBooki Air oraz Pro oraz Mac Mini. Co ciekawe, wstępnie zakłada się, że nowy Mac Mini otrzyma też mocniejszą wersję, ale z procesorem M1 Pro zamiast M2 Pro. Apple najpewniej w ogóle zachowa całe nazewnictwo, które wygenerowało przy serii M1, no i po prostu procesory Pro czy Mac trafią do mocniejszych MacBooków i na przykład Maca Studio, natomiast jeśli chodzi o procesor M2, ten bazowy, no to trafi on do tańszych laptopów i najtańszego wariantu Pro, czyli 13-calowego laptopa. Jak będzie wyglądała kwestia wydajności? MacBook Air z procesorem M2 ma tym razem otrzymać 10 aktywnych rdzeniów graficznych, co będzie progresem w porównaniu do 7 lub 8 dostępnych w poprzedniej edycji. Oprócz tego mocniejsze mają być procesory M2 Pro i M2 Max, które miałyby otrzymać po 12 rdzeni procesora i 38 jednostek graficznych, no a to pewnie pozwoli na znacznie mocniejsze obliczenia. Oprócz tego oczywiście wiemy, że te procesory mogą pojawić się podczas konferencji WWDC, na której będzie też co nieco o systemie iOS. iOS 16, przynajmniej według informacji Bloomberga, nie ma być jakąś dużą rewolucją, a raczej będzie czymś, co po prostu pozwoli dokonać pewnych istotnych zmian. Przede wszystkim zmian polegających na usunięciu z listy wspieranych urządzeń iPhone'a 6s czy iPhone'a SE pierwszej generacji, które trzeba przyznać są już leciwymi propozycjami. Jeśli chodzi o przecieki dotyczące nowości w systemie, to możemy dostać tutaj więcej funkcji związanych z trybem skupienia, tak by jeszcze efektowniej odcinać się od powiadomień. Jeśli chodzi o zegarek, ten ma dostać nowe funkcje i połączy też je z funkcjami w telefonie, takimi jak chociażby mierzenie naszej aktywności na inne sposoby, ale też i na przykład informacje o tym, jakie leki powinniśmy kiedy zażywać, no i oczywiście związane z tym przypomnienia także pojawią się na zegarku oraz na telefonie. Jeśli chodzi o iPadOS, zmieni się okno multitaskingu i kto wie, czy funkcje z tego multitaskingu nie zostaną też wdrożone na iPhone. Przynajmniej na tych większych. Natomiast to wszystko na razie są teorie. Zobaczymy w czerwcu, bo od 6 do 10 czerwca Apple ma swoją konferencję przeznaczoną dla deweloperów. A teraz słowo o prawdziwych przełomach i obydwa rozwiązania fundują nam uczeni z MIT. Pierwsze to ogniwa termofotowoltaiczne, których wydajność podskoczyła do 40%, a to sprawia, że stają się one sensowną alternatywą dla turbin parowych. Pod jednym warunkiem, musimy wygenerować całkiem sporą temperaturę od 1900 do 2400 stopni Celsjusza. Wytwarzanie takiej temperatury na Ziemi jest na razie nieopłacalne, a wulkany potrafią rozgrzać się do połowy tej temperatury, więc najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest pobieranie w ten sposób energii od Słońca. I tutaj taka energia cieplna byłaby zatrzymywana na izolowanym, gorącym graficie, a następnie emitowana właśnie na płytkę termofotowoltaiczną, by z tej wytworzyć energię. No i jest szansa, że faktycznie takie urządzenie zostanie wdrożone, także dlatego, że w porównaniu do turbin parowych takie urządzenia nie mają mechanicznych elementów niemalże, no i faktycznie ich konserwacja będzie dużo prostsza. Drugim wynalazkiem jest robot, który może usuwać zakrzepy dzięki magnesowi. Oczywiście, operacje robotami w dodatku zdalne to nie jest jakaś innowacja, ale tutaj fajnie, że faktycznie to rozwiązanie zostało wdrożone, no i zostało wdrożone w takiej formie, w której wydaje się to być całkiem intuicyjne, zwłaszcza, że będziemy tutaj po prostu korzystali z magnesu, właściwie nie my, lekarze, będą korzystali z magnesu, który po prostu będzie można swobodnie obracać, żeby cofać albo przesuwać do przodu taką nić i ta nić po prostu będzie przebijała te zakrzepy, czy tam dostarczała odpowiednich substancji, albo usuwała je za pomocą haczyków, no i to wszystko będzie mniej inwazyjne i też będzie najpewniej tańsze w dłuższej perspektywie, o ile uda się stworzyć właśnie taką masową metodę. Tak więc na te rzeczy warto czekać, warto pamiętać o nich, warto je obserwować. A teraz krótko inny temat o tym, że sprzedaż NFT nie należy do łatwych. Sina Estavi, właściciel NFT opisującego pierwszego tweeta, kupił go za 2,9 miliona dolarów, ale chciał sprzedać za 48 milionów dolarów, no bo pewnie wydawało mu się, że NFT to jest taki gorący temat. Okazało się na
aukcji, że jednak gorąco nie jest, a najwyższa oferta to było zaledwie $3600. A teraz kącik rzeczy niedorzecznych. Jeśli ogranicza Was wydajność Steam Decka, no to możecie do niego za pomocą slotu M2 podpiąć na przykład dedykowaną kartę graficzną, taką jak AMD RX 6900 XT. Pewni ludzie w internecie to zrobili i faktycznie wydajność skacze do góry, można nawet grać w gry w 4K i zachowywać w niektórych tytułach powyżej 60 FPS-ów. Tylko pytanie, po co? To pytanie pojawia się także w kontekście głośnika, który Segway chce sprzedawać za $150, no bo proponuje on rozwiązanie, które ma imitować odgłosy silnika. Jedni powiedzą, że to ze względów bezpieczeństwa, ja myślę, że to akurat jest zbędny i przepłacony bajer, no ale z trzeciej strony faktycznie, jeżeli Segway będzie musiał wdrożyć takie regulacje, no to będzie miał gotowe rozwiązanie. Tymczasem Tim Cook ogłasza Marka Zuckerberga hipokrytą, bo wcześniej Mark Zuckerberg krytykował 30% prowizje w sklepie App Store, a teraz sam w ramach usługi Horizon Worlds będzie wdrażał 47,5% prowizje na wszystko, co kupujemy w metaversie w Oculusie. No, ceny wydają się być w takim razie niedorzeczne i myślę, że nie będzie to opłacalne. Tak czy inaczej, raczej nie wchodźcie w ten metaverse. W sensie, nie dajmy im powodów do tego, żeby mogli utrzymywać tak wysokie prowizje. A tymczasem nietypowa sankcja w Rosji, choć Monotype jeszcze tego oficjalnie nie potwierdziło, sprawiła, że Rosjanie stracili dostęp do najpopularniejszych fontów. W rezultacie strony, które korzystały z Times New Roman, Arial, Tahomy czy Verdany, mają problemy z odtwarzaniem treści, no i jest to chyba jedna z bardziej dotkliwych sankcji, której w sumie nie spodziewaliśmy się. Tymczasem czego CD Projekt Red mógł się nie spodziewać po fali krytyki, jaka została na niego wylana, zresztą całkiem słusznie, to wysokiej sprzedaży Cyberpunka 2077. Okazuje się, że gra sprzedała się w ponad 18 milionach egzemplarzy, a producent zapowiedział DLC na 2023 rok. Z kolei rok po wprowadzeniu prośby o nieśledzenie, czyli funkcji na iOS, która pozwala wyłączać trackery takich aplikacji jak Facebook, TikTok czy jakichś gier, które po prostu chcą mieć Wasze wrażliwe dane, ludzie coraz częściej decydują się, by jednak włączać to śledzenie i według jednego z raportów zdarza się to nawet w przypadku 1/4 użytkowników. Tak więc w sumie, no, z jednej strony fajnie, że te funkcje są wdrażane, z drugiej strony wiedza ludzi na temat prywatności wcale nie wzrosła. Tych z Was, którzy chcieliby ze mną rozwinąć tematy, o których będę mówił dzisiaj w wideoniusie, zapraszam do prywatnego pokoju na Twitterze, który będzie dostępny na moim prywatnym Twitterze michal_mielnik i tam będziemy mogli podyskutować o najciekawszych tematach. Zapraszam Was gorąco. No i oczywiście mam nadzieję, że będziecie mieli też ciekawe spostrzeżenia, którymi wspólnie możemy się podzielić, zwłaszcza w kontekście Ilona Maska. To wszystko w 346 odcinku wideoniusa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych, w tym TikToka, na którym potrafimy robić całkiem zabawne filmiki, albo niezabawne też. W sumie sami ocencie, sami zobaczcie, no i zostawcie followa. A ja dziękuję za dzisiejszego wideoniusa i zapraszam do kolejnych. Cześć!